invade o meu coração. Ritmo da canção, mas o que é brasileiro? Na onda tem pandeiro, invade o meu coração. Potencjalny ekosystem Cow A Hunter's Dream o Childhood Zent, a także Quom Shiba Predator. Czas na update numer 15. Ten ostatni, dwa tygodnie temu, jak widzę, miał miejsce, no i sporo informacji i ciekawostek zostało uzbieranych, spekulacji, fundamentów. Ja także zapraszam na ten wywiad z autorką książki DeFi. Ma tam znaczenie pod kątem tego ekosystemu, a widzę, że jest, no, w zaległości dla niektórych ważna informacja, ważny aspekt. To jest ten oto wywiad godzinny, ale warto rozłożyć go na kilka epizodów, tak uważam. To, co w ostatnich dwóch tygodniach zebrane, myślę, że informacje nie będą się powtarzać. Ja apeluję, aby każdy, no ten materiał, choć długi, no to rozłożył go w czasie i uzyskał te informacje, jakie zbieramy w każdym update'cie, bowiem mają one znaczenie. No i zacznijmy sobie od Twittera Community Cow, handel z rym oficjalny. To już informacja dość starsza, z 4 maja. To narzędzie, które umożliwia wprowadzanie aktualizacji językowych, czy też wprowadzanie języków, które jeszcze nie istnieją na stronie Cow Hunter's Dream. No i tak tutaj w tym linku Cow Kośnik Babel Wercel App, wybierając chociażby język polski, wybieramy sobie, jaką platformę chcemy zaktualizować, website czy też manifesto. No i dajemy loads. Wybieramy tutaj opcję, albo kontynuację, albo na nowo. I tutaj w tym oto kontekście z angielskiego na nasz język polski możemy wprowadzać niektóre zmiany. I jeżeli kogoś to interesuje, no to eksportuję ten plik i ładuję go na Telegram Kał Budowniczych. No i te języki tutaj mamy, narodowości można, ale to nas, myślę, nie dotyczy, tak te inne języki pododawać. No i to taka aktualizacja, która ma na celu budowę tych mediów, social mediów, decentralizacji. Sobie te karty pozwolę odświeżyć. I jak zobaczycie jakiś błąd, literówkę w polskim znaczeniu, no to chociażby możecie to wysłać. Tak, też to dotyczy chociażby strony internetowej. Sam tutaj osobiście nic nie wysyłałem. No i myślę, że każdego w projekcie krypto, no to interesuje zarobek, tak? A nasz polski język tam aktualnie dość dobrze funkcjonuje. No i każdego zapraszam na GitHub do prześledzenia ich ostatnich aktualizacji. De facto, jak niektórzy widzą, nie dzieje się może zbyt wiele, ale niektórzy kontrybutorzy, no to chociażby tutaj MacDougall, Niektóre malutkie aktualizacje są udziałane. To są te wszystkie, ci wszyscy kontrybutorzy tutaj ujawnieni. I to sobie zobaczycie w, jak się nie mylę tutaj, tak? Visit GitHub. I też oficjalny jest Cow A Hunter's Dream. Ok. Dzisiaj w tym update'cie będę chciał też na temat Childhood's End sporo ciekawostek, informacji, które nie były wcześniej przedstawiane, a są to dość informacje, tak, to było do tego update'u, więc te aktualizacje wszystkie dotyczą strony cow.is i także tego testnetu. Ok. Przeglądnijmy sobie to, co się działo na głównych profilach w tym ostatnim czasie. No i tak zaczynając od tego narzędzia, tak, 4 maja też niektórzy, bo ten kod jest otwarty, chociażby Quom One, no próbowali kopiować, tak, tutaj każdy może skopiować te kody i tutaj mamy z 8 maja nawet odnośnik do wypowiedzi Mundane, że kod można skopiować, ale nie skopiujecie, że tak powiem, no osób za tym stojących i idei budowania tej decentralizacji. Siła community będzie miała swoje znaczenie. No i Enkidu, ten, który rozszyfrował manifest, tam na grupach też widziałem, że odnośnik był do wypowiedzi jego na temat funkcjonalności. O tak, on się wypowiadał, że o Childhood's End to będzie nie stablecoin, ale tym projektem zarządzającym stablecoiny. Tak, i tu mam też ciekawe informacje w dalszej części właśnie, jak wiemy z tego Bluebird, jak powstały Hunter's Dream, też te wypowiedzi Ilona pod kątem tej narracji Bluebird, ale to w dalszej
części. A też 19 maja, dwa dni temu. Anders Schultz Handwitz. Tak, pozostaw mi te polowanie. Tego oto narracja. Mundane, tak. No to wiemy, ta nowa osobowość CEO Twittera. Płeć żeńska. I jak wspomniałem wcześniej, tutaj ta narracja na Blockchain Woman w przyszłym roku może mieć spekulacyjne narracje. Myślę, że tutaj pod kątem, nie mówię shitcoinów, ale tego typu projektów jak Doge.gf, wcześniej promowanych, czy te wszystkie inne memcoiny, ale to nie o tym dzisiaj. No i właśnie, piękne, że ona też, tu według Mundane oczywiście, no followuje też memcoiny, Shiba Inu, tak, oficjalnie, Linda Yaccarino, nowy CEO Twitter. No i też to jest tutaj powiązanie, myślę, że to przejście Ilona pod tą platformę X, a tutaj ten Twitter, czy to będzie poświęcenie tego typu, jak to ma w Blueburn? Narracja. Tak, tu z 8 maja to był odnośnik Mundane do tych, no, te genów, którzy próbują podszyć się pod różne Anders Dream, Cow, ekosystem. No i kropka dana pod Ilona wypowiedzią, napisane piórem. Napisana też różą i z moją krwią blue róże i ten ptak. Ci, co śledzą, no to wiedzą, że te róże to się odnoszą właśnie co do I love you. I to było 2 godziny po utworzeniu kontraktu Anders Dream w 22 roku, a I love you oznacza 3 róże, jak sobie wpiszecie chociażby w Google, co oznaczają 3 róże, no to oznaczają I love you. To jeszcze odchodziło pod kątem manifesto, rozszyfrowania na początku te 3 róże tak widniały. Temat starszy, tak, woli przypomnienia. Woli przypomnienia. Też Elon według nas spekulacyjnych uważa, że to nie jest mem. Oczywiście ten mem Milady to też wyrósł. Tak, ale zobaczcie, no oko, tą gwiazdeczkę, tu według niektórych spekulacyjnie nie bez powodu wstawione bodajże w 3 miejscach gwiazdy. To nie jest mem, I love you. No i tutaj narracja pod kątem tejże wypowiedzi, oczywiście. Każdy bierze na dwie strony, każdy doszukuje się swojego. No i tak, Childhood's End, to największe oczekiwanie, niedoczekiwanie, tak. No i właśnie ten token Snail Rock, już u niektórych zaczyna się pojawiać, że no mocne tam postaci, tam nawet te właśnie wczesne ulety, Shiba, Floki za tym siedzą. No i ta narracja na tego miasteczko w Teksasie rzeczywiście Ilona może mieć miejsce, dlatego no market cap już jest dość większy, około 400 milionów i dość ciekawie to, ja czekam sam na korekty. No i spekulacyjnie ten Snail Brock jest też w portfelu, ale to nie temat na dziś. Tak, cisza jest zwycięstwem, cierpliwość też zwycięstwem. No i cóż, tą cierpliwość każdy z nas inwestujący w Chalk% na pewno na wyższym poziomie w tym wypadku posiada. Tak, i też 15 maja pewnej nocy usłyszysz mnie. No, czekamy, a też uważam, że zanim jeszcze Qom One nie wystartuje i te potencjalne liquidity Anders Dream częściowo będą przeniesione na Qom platformę, Layer 1, Cosmos, Fork FMOSA, silnik SDK wykorzystywany, no to też Childhood's End jako kontrakt jest gotowy, ale czeka na wypełnienie tego ekosystemu, jak też to wcześniej w update'ach informowaliśmy. No Shiba, Qom, Quantum Computum, Layer 1 miał na Bitforexie swój listing. No i to znaczenie Qom jest z powodu, jak Qom, Quantum. Sara, co u Sary? No te bio Twittera nowe, you can open it or not open it. Ogólnie usunęła niektóre, tak, dużo wcześniejszych wiadomości, zostawiła tylko niektóre. No i u niej nic nowszego nie ma. Ogólnie ucichła, tak? Dawno, dawno temu, chociaż w tym miesiącu jeszcze była widoczna. To będę miał na końcu te wycinki na Telegramie, grupach, jej.
No i tak, ta Linda Yaccarino, trzy róże, oczywiście tutaj odnośnie był do tych wyścigów konnych pod hashtagiem, ale dlaczego dała trzy, a nie jedną, dwie, tak? Tak, Linda Yaccarino. A uważam, że to jest moja wizja, to jest plan Ilona, poświęcenie się przez Twittera na decentralizację, potem na X platformę. No zobaczymy, czy będę w błędzie, czy też nie. Ale ta decentralizacja i te wszystkie przesłanki mogą mieć też swoje znaczenie. No i też Felix podsuwał też informacje co do tej nowej CEO i kontrybucji Ilona z nią pisania, chociażby wypowiedzi wcześniejsze na temat tego kostiumu ptaka, że piękny ubiór wyjściowy. No i też to w tym ostatnim czasie właśnie pióro, róża, krew, spekulacji nad to. No i też Trust No One mnie tutaj oznaczył, no pozdrawiam, że fajnie Mundane kogo nie skrytykowała i pięknie to wygląda na zdjęciach profilowych. Czy to ona? I don't know. Może. No cóż. Co mamy dalej? A tak, to było 5 dni temu, większy zakup Ehander's Dream na 200 tysięcy dolarów miał miejsce. No i ten wallet w obecnym momencie posiada ile? Dość dużą, bo wartość 160 tysięcy dolarów, tak czy tak, ale zaczął się wyprzedawać. To taka ciekawostka. Jego ruch. Co mamy dalej? No, dużo osób, czy też dużo. Trudno powiedzieć kto, tak. Ja osobiście sam też nie wyczekuję na jakiś znak 29-30 maja. Ale dość interesujący temat, tak. To ostatnie zniknięcie z Twittera Rajoszego. I ten 29 to tak się układa, że to oto jego zdjęcie na Twitterze odnosi się do też tej daty. No ale możemy być rozczarowani osobiście, jeżeli się nic nie pojawi, no to nic się de facto nie jest w oczekiwaniu, tak? Chociaż te układy wszystkie księżyca na to mogą wskazywać. No byłoby ciekawie, gdyby faktycznie Rajoshi jakikolwiek aspekt dał. I będziemy wiedzieć coś więcej, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy jesteśmy w złym miejscu. I mam nadzieję, że po tych wszystkich już więcej niż rok czasu zagadkach łączenia kropek faktycznie jesteśmy w dobrym miejscu. Też platforma giełdowa OKX dała informację co do właśnie Web3 i tych pionerów decentralizacji, wolności słowa, też znacznik dał Ehander's Dream. No to taka ciekawostka, tylko wyłącznie Figma, te wszystkie połączenia. To myślę, że dla naszych użytkowników starszy temat, jak te wszystkie połączenia na temat KAU, deployera, QOM, tych wszystkich insiderów miało swoje miejsce, ship deployer, o logo. No to logo Rajoshi i ten mental stablecoin. Tak, wszystkie odnośniki dekodów. Dla nas starszy temat. Chalko Zend, Elon. Tak jest. A właśnie, to zapomniałem w ostatnim update'cie dać. A to była wypowiedź CZ Binance'a z tym hashtagiem. Oczywiście to odnosiło się co do transakcji zerowe, że tak powiem. Dolar. O, ale tylko dzięki temu można zaznaczać hashtag O. Nie można dać hashtaga O, że tak powiem, ale trzeba dać dolar O. No i to tak w nawiązaniu spekulacyjnie oczywiście do potencjalnego ekosystemu, czy coś CZ więcej wie. Tam był unfollow Ilona CZ-a. Niektórzy mówią, że to przez to, że na Twitterze ma nie wprowadzić Binance, a tak, płatności, ale inną platformę, Etoro, nie wiem. Czy o to poszło, czy też nie, czy to zagrywka. No właśnie, to konto The White Rabbit, utworzone, co ważne, 21.2021, to było przed jeszcze wyjściem KaoQuom. Ale wiemy, te konta na Twitterze różnie mogą mieć swoje przypisania i przejęcia. Ale publikowało różne, nie tylko na temat spekulacji, chociażby to zdjęcie 15 maja. Jakże znane tło Rajoshi na Twitterze. Co więcej, Piotruś Pan, Alicja z Krainy Czarów.
Czyli Childhood's End, o, sporo w tych update'ach mieliśmy na temat tych spekulacji. Dalej, Quantum Blockchain pod kątem Quantum. Kolejny podtekst Childhood's End, podteksty Childhood's End, ta to gwiazda. No i to są wpisy wszystkie z maja, tak? Widzimy 2023, tegoż miesiąca. No i też pamiętny zawał serca, pisany przez Sarę. To oto przekaz słowa, pytanie. Też oto ten zegar, który sporo spekulacyjnie na Childhood's End wcześniej dyskutowany. Też 11 maja. No i proszę bardzo, to oto 7 maja, QOM Layer 1 decentralizacja. Nie wiem, co o tym sądzić. To konto oczywiście nie chilluje tylko wyłącznie, że tak powiem, tych projektów, bo różnego rodzaju są tutaj wpisy. Wszelkiego tematu. Ale tak odważny temat krypto, tych Childhood's End i decentralizacji QOM, no nie. Patrząc pod kątem kryptowalut, to jedynie te projekty tutaj były publikowane. Ok. Co mamy dalej? Pozwolę sobie tutaj to odświeżyć tylko wyłącznie. Tak, to było to. Aha, tutaj chciałem odwrócić temat jeszcze do QOM jako testnetu. I te sytuacje napuszczenia, jaka miała miejsce, te wszystkie opłaty, że tak powiem, transactions fee. I było pytanie, czy QOM sobie poradzi z ewentualnym mintingiem Zena, jeżeli do tego dojdzie, tak? No i tak, to jest fork FMOSa i pamiętajmy, że FMOS jak miał swój minting Zena, no to poradził sobie świetnie, fenomenalnie. Tutaj jeszcze dodajmy pracę Kosmosu SDK, ja tutaj mam też film zawarty, czym jest tak naprawdę Layer 1. No i myślę, że nie uważam, że QOM z potencjalnym atakiem sobie by tych transakcji nie poradził. Minutowy film. Tak, tu miejmy na uwadze, że skalowalność Proof of Stake kompatybilny z Ethereum, budowany na Cosmos SDK, a to oznacza i tak na tym silniku Tendermint Core Consensusu, a ten Cosmos SDK to jest platforma typu open source właśnie do tworzenia wielozasobowych łańcuchów blokowych Proof of Stake, właśnie Cosmos Hub. No i te łańcuchy bloków są zbudowane za pomocą zestawu Cosmos SDK, że tak powiem. I są one ogólnie określone jako łańcuchy bloków specyficzne do tej aplikacji. No i ten Layer 1 decentralizacja, myślę, że wchłonięty, gdzie ma być wchłonięte liquidity i ta budowa platformy KAU, no to ma swój sens. Tak, to było to konto. Co mamy dalej? Niektórzy mówią, że to fake konto, niektórzy, że nie, ale faktycznie to konto na Telegramie Rayoshi, tak, last seen, w ostatnim tygodniu widziane. Spekulacja. Okej. Okay. Starszy temat to był, tak, spis rok temu, ale chyba publikowałem w jednym z update'ów, mianowicie ten użytkownik po tym zmianie Rayoshiego zdjęcia na Twitterze doszukiwał się, no ale to wiemy,
tych wszystkich Corvus, tych wszystkich Karin. Zobaczmy sobie tutaj tej astrologii niżej. Tak, i on doszukał się, że za tym, za tą chmurą, no to są te dwie gwiazdy. A pamiętajmy, że te dwie gwiazdy, no to są odnośnikiem do Childhood's End, druga gwiazda po prawej, Eta Karin. Ona też jest sporo przywoływana w książce ogólnie Childhood's End. Tak, i to jeszcze to zdjęcie Rajoshiego rybaka. Może i góry. No a w Czarkocen właśnie sporo na temat Kariny. Tak, i ta Karina, no to jest starszy temat. Dwie gwiazdy, typ O. No i ten typ O gwiazdy. Czy to wybrane przez Rajoshiego? Childhood's End? To konto, które nie wiem, czy istnieje, tak? Ale to było jeszcze w roku 2020. Chyba już to dzisiaj nie istnieje. Przedstawiało właśnie zarys O. Miejmy nadzieję, że ten plan właśnie budowy tego ekosystemu pod platformę X jest w dłuższej części budowany. Elon pojawił się w Indiach i pojawił się w Paryżu. To było chyba w marcu, albo chyba w marcu na Telegramie, gdzie Sara wspominała właśnie, że marketing zacznie się w Indiach. Elon pojawił się w Indii. 16 maja to był ten artykuł, tak? Oczywiście w celach Tesli, rozwoju. No ale de facto się pojawił. To dla mnie są tak te oznaczenia, jak te wszystkie na Telegramie gify. Trzy przypadki przecież znamy. I Elon dwa dni, trzy dni w zakresie te gify, czy też teksty publikuje na swoim Twitterze. Temat dla nas starszy. Tak, ale on ten był jeszcze w Paryżu z prezydentem Macron. A co ciekawe, oni mieli jeszcze w grudniu. Messieurs, bonjour. Monsieur le président, vous allez bien? Merci. 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 Oni mieli jeszcze w grudniu spotkanie tamtego roku. Też swoje, to w tym artykule jest przedstawione. Na temat działalności Twittera chociażby, tak? Przyszłości Twittera. No i to też jest taki aspekt spekulacyjny, skoro mieli to spotkanie jeszcze wcześniej. No to ta platforma X może tam jest w obiegu. I zmierza do tego punktu, że te dwa miejsca się pojawiły przez insiderów wskazane wcześniej. Plan Paryż, a także India Marketing ma się zacząć z tamtąd. I nie uważam, że The Kinius jest tutaj informatorem tego, bo on tylko te informacje przedstawił. To nie on o tym wcześniej informował, ale Sara. Welcome to India. Pośród tych muzycznych kolaboracji, kało kłam. Cóż, spekulujemy. Ale nie po to zbieramy informacje, aby nie spekulować nad łączeniem kropek. Ta strona Childhood's End, tak? Jak chcemy na nią zobaczyć. Bardzo profesjonalna dla nowych inwestorów. Oczywiście się śmieję. Nie funkcjonująca. I dobrze, że nie funkcjonująca. Bo to decentralizacja. Ktoś sobie chce to na web archiwum. Może wejść, puścić muzyczkę, posłuchać. Natomiast te informacje, które ostatnio też wyszły, to informacje, które są uzyskane przez dekoder steganografii, czyli dekoder, który potrafi zeskanować, że tak powiem, ukryte wiadomości w obrazkach i nie tylko. No i tak, to bym chciał tutaj przedstawić. Pełna lista odkryć, których dokonano na stronie Childhood's End. I tutaj mamy 16 punktów. Ukryta wiadomość w kodzie strony głównej, która brzmi Just jest blisko. Obraz na stronie projekty zatytułowany Prawdziwe imię, który po uruchomieniu dekodera właśnie stenografii ujawnia ukrytą wiadomość
Klucz do odblokowania przyszłości leży w przeszłości i szukaj prawdy, a znajdziesz na swój sposób. I tutaj od razu nachodzi myśl, wypowiedź Sary, że jak to mówiła, jesteśmy w przeszłości jakoś tak? W punkcie trzecim obraz na stronie projekty zatytułowany Sybilia i dekoder pokazuje ukrytą wiadomość: wiedza to moc, naucz się czytać między wierszami. Dalej idąc, mamy kolejny przekaz: przyszłość nie jest zapisana w kamieniu, mamy moc, aby zmienić nasze przeznaczenie. Idąc dalej, tak, to był teraz punkt piąty. Blue Star, tutaj też dekoder ukazuje: moc łączenia świata jest w twoich rękach, używaj go mądrze. W punkcie szóstym mamy kolejny przekaz. Mariam, obraz na stronie. Ukryta wiadomość: nie ma nic niemożliwego, jeśli wierzysz w siebie. W punkcie siódmym, odnośnik do obrazu Olimpia 2041. I przekazuje wiadomość: duch ludzki nie zna granic, celujmy do gwiazd. W punkcie ósmym, Favicion strony. Przez dekoder ujawnia wiadomość: tam prawda jest. No cóż, może tam sporo nam tego nie mówi, ale dalej, w punkcie 9 strona błędu 404. Ślepka, jeszcze nie szukaj dalej. Keep looking. W punkcie 10 Mariam, kod źródłowy strony Mariam, zawiera komentarz o treści 3 listopada 2043. Czy do tego czasu mamy czekać? Nie, no myślę, że nie, spokojnie. Oby nie. W punkcie 11 kod źródłowy Sybilia. Sybilia zawiera komentarz o treści: przyszłość jest teraz. The future is now. 12 punkt The Static Society zawiera komentarz o treści: pytanie, wszystko. Tajemniczość, pełna tajemniczość. 13 Blue Star, kod źródłowy. Przekazana informacja to Connecting the World, połączenie świata. No tutaj byłby dobry aspekt połączenia tych stablecoiny rzeczywiście. W 14 Olimpia 2041, kod źródłowy strony i komentarz mówiący: Reach for the Stars. No nic takiego chyba. 15 punkt, kod źródłowy strony, prawdziwe imię. Komentarz, który brzmi: prawda cię wywolni, tak, będziesz wolny. I w ostatnim mamy ten plik o nazwie robots.txt. On zawiera odnośnik do tajnego katalogu, który prowadzi do ukrytej strony z komunikatem: i tutaj, congratulations, gratulacje, znalazłeś nasz tajny katalog, czekaj na więcej wskazówek. Na stronie kodu źródłowego sobie znajdziemy te wszystkie zdjęcia plików nazwanych, to jest bodajże image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest ten nawet odnośnik do robots. No i to są tego typu ciekawostki. Ciekawostki dalsze ogólnie. Kolejność ukrytych wiadomości znalezionych na stronie tej. To właśnie mamy się tutaj: wake up, obudź się, królicza nora jest głębsza, odpowiedź jest w twoim sercu. I tak królik wchodzi na scenę. Był kiedyś chłopiec, który nie wiedział, kim jest, dopóki nie spotkał dziewczyny, która pokazała mu słuchać swojego serca. Szukaj w sobie. Wkrótce odpowiedź zostanie ujawniona, oby. W punkcie siódmym, tak, soon the answer. W ósmym mamy: stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Co ma tutaj ciekawego? 11 punkt, weź czerwoną pigułkę. 12, zbliżasz się. You are getting closer. Podążaj za królikiem. Kraina czarowna czeka. Weź niebieską pigułkę. Punkt 15. Królicza nora jest głębszy niż myślisz. 17. Jestem tutaj, aby pomóc ci odnaleźć drogę. 18. Podążaj ze sercem.
No tutaj mieliśmy już to wszystko powtarzane. Królik, królik. No może to ten White Rabbit na Twitterze, I don't know. Zegar tyka. Ostatni punkt, the clock is ticking. No oby ten punkt w końcu został ujawniony, jak to było pisane. Tak, a ten plik jeszcze robots T-tekstowy na stronie, website, zawierał instrukcje dla robotów sieciowych, takich jak roboty indeksujące wyszukiwarki, na których stronach lub katalogach nie należy uzyskiwać dostępu. I tutaj była tak, disallow, niepozwalanie, tajemnica. To oznacza, że roboty internetowe nie mają dostępu do tego katalogu Secret na stronie internetowej. No ale tak, ten katalog został odkryty wcześniej i on przekazuje właśnie informacje, congratulations, gratulacje, znalazł się nasz tajny katalog. No i tak. Czy ten katalog znaleziony? Tak do końca też szukamy odpowiedzi. Co można tu więcej odnaleźć? Na pewno na tą funkcjonalność Childhood's End. I też te 12 obrazów znalezionych na stronie internetowej Childhood's End. Ten kod źródłowy strony. Każdy obraz ma swoją nazwę w image 2, 1, 2, 3 i tak dalej. No i te nazwy plików były sekwencyjne, co sugeruje, że w serii było łącznie 12 obrazów. A po dalszej analizie odkryto, że obrazy były częścią układanki, którą można było rozwiązać, układając je w określonej kolejności słowem. No i te obrazki widzimy, że są takie surrealistyczne, abstrakcyjne. No cóż, zagadka. A ciekawostką jest taką, że gdy te obrazy zostały ułożone w kolejności, utworzyły większy obraz twarzy z trzecim okiem po środku. No to jest czysta, no, nadmyśl, że tak powiem, tychże zagadek. To tak na marginesie chciałem właśnie przedstawić tego typu oto połączenia, spekulacje na temat Childhood's End. I jeszcze ogólnie Childhood's End Blueborn, bo tak narodził się w Blueborn A Hunter's Dream, tak. To pamiętajmy. I też jest ciekawostka, że właśnie ona się odnosi do historii, która Aylen, pamiętam, Elon tweetował o tym, kto jest Aylenem, tak? Myślę, że to on jest tym Aylenem, a Aylen oznacza osoba, która się poświęca, i tu mam na myśli przejście z Twittera na X. Ale to by było coś niesamowitego. I to osoba, która znajduje ojca, córek właśnie Gascoigne. Tak się nazywa ten założyciel Childhood's End między innymi. Adele and Laura. Materiał tu jest dość, tak, ukryty. Zobaczmy sobie na język polski w takim razie. Przetłumacz. Wszechświat, tak, w którym Aylen znajduje córki ojca Gascoigne'ego. Tak, i ten sam Aylen, no, on sporo walczył dla tych wszystkich łowców i uratował, jak się nie mylę, te dwie osoby, ale nie jestem w temacie aż tak do końca. To robiłem research mniej więcej tu i tam. Ale przekaz tego typu jest właśnie, że Aylen to jest ta osoba, która, że tak powiem, się poświęca na rzecz dalszego zwycięstwa. No i pamiętam, jak Elon tweetował, kto jest tym Aylenem, kto jest tym Aylenem. Tak, Twitter to jest ten akcelerator do X platformy. Elon też wypowiedział się w ostatnim wywiadzie co do tej platformy i potencjalnej bankowości lepszej właśnie na platformie X. Że można to zbudować. To jest ta jego wypowiedź minutowa, dwuminutowa. Your biographer. He said your big goal for Twitter is disrupting the banking industry. Well, is that accurate? I'd say that's a look, first of all, I don't want to disrupt something for the sake of disrupting it. It's more like if there is a better product, that's great. But I'm not out for disruption for the sake of disruption.
I'm like, if we can make a product that improves quality of life for people, that they find more useful, that's great. What people see in PayPal is sort of like a halfway, it's frankly a half-baked version of what it could be. And so I think there's potential to create a more efficient financial system. And here we can get, again, quite esoteric into information theory. But the actual financial system today is a heterogeneous set of databases running on mainframes and COBOL that still engage in batch processing. It's really quite very inefficient. So things are still not real time. And so it's possible to have a much more efficient, homogeneous, real-time data system. Money is just information, but that's not like the only reason. It's just a thing that would be, I think, poetic to fulfill ultimately the vision that I had for X over 23 years ago, and actually see that come to fruition would be nice. But there are many other things for Twitter. It's not just financials. So. Well, No i tak. Ta jego wizja na platformie X. A zobaczcie, ten ostatni komunikat, dwa dni temu, jak się nie mylę, tak, Shiba wypuściła komunikat o tym hard wallecie. I 29 maja będzie pre-orders. Data przypominająca zniknięcie tam Rajoshiego. I dołączając do waitlisty, to oto gwiazdeczka nam się pojawia. Spekulacyjna. No bo Child Consent i Shiba, te ostatnie gwiazdeczki zaczęły wypuszczać dość znacząco. Ta ostatnia to jeszcze przy testnecie, jak się nie mylę. ITO. Ok. No i tak, inwestując w krypto jest jak taka farma w trzech etapach. Na początku sadzisz, potem zbierasz i zbierasz plony. I tak jest w tym wypadku, gdzie mamy czas na akumulację. Tak też uważam. Shibarium, no to chociażby też pod czarto ten sporo grało. No i pamiętajmy, to jest dawny wpis z tamtego roku, że jeżeli coś jest utworzone ze Shiba Deployer, to nie znaczy, że jest od Shiba. I to była wypowiedź rok temu. I pamiętaj, że Deployer Wallet miał dostęp do wielu ludzi, którzy no, się obrócili w węży, tak co powiem, tak, czyli tych osób, które chciały zarobić. Pump and dump, chociażby, tak. A to się też odnosiło właśnie do tych wyjścia mnóstwo, to wtedy jak wyszedł Handler's Dream, pamiętam, to zaczęło mnóstwo po tym tokenów powstawać pod kątem Shiba, Rajoshiego. I niestety, suka też tak po tym czasie wyszła. Pamiętajmy, że ona wyszła po tym i też to jest tylko moja opinia. Próbowała się podszyć pod wizję Rajoshiego. Też miałem pytanie, żebym się na temat tej suki wypowiedział. No to zobaczmy, gdzie jest Rajoshi tak naprawdę najbliżej i jego Rajoshi Vision. Bo ta Rajoshi Vision to jest budowa decentralizacji stablecoin. I kto potencjalnie buduje ten ekosystem jako decentralizacja i ten stablecoin? No właśnie, a jeżeli chodzi o Tsuka, ja nic osobiście do tego nie mam, można zarobić, why not, ale co buduje Tsuka? Ma market cap właśnie około 50 milionów i no jak sobie zobaczymy nawet na ich aktywność na Twitterze, no to nie jest to jest to shillowanie wokół i to nie jest Rajoshi. Mogę być w błędzie oczywiście, ale to jest tylko moja wizja, jak to ja odbieram osobiście. Da zrobić, why not, ale market cap 50 milionów, no i jaki jest dalszy przekaz, to myślę, że jak dobiję do 1 miliarda, no to tych x-ów mamy ile? 10, 20? Da zrobić pewnie i tak, zwłaszcza, że ten przyszły rok, 24, ma być rokiem smoka i potencjalnie, chociaż tu bym się sugerował już pewnie nowymi zawodokerami, które będą wychodzić pod kątem smoków, a Tsuka może przewodzić, tak. Ale, ja pamiętam też wypowiedzi właśnie Mundane, Cudo i Sary, Tsuka, no LARPy i Hoichi między innymi,
A jeżeli te osoby przekazują te informacje, no to tym bardziej. To jest też moje podejście. To tyle kończąc temat. Jeżeli oczywiście macie inne zdanie, dajcie znać. Ten kostium pamiętamy, Ilona. Tam oczywiście z jego mamą. No i ten ubiór Charles Zent zaczął powstawać po pojawieniu się właśnie końca dzieciństwa i te wszystkie przesłanki. A Billy też ma swój tu udział, uważam właśnie. Jak wiemy, on też tam tweetował: gramy z mocą. You play with power. Tak samo Sara tweetowała. Ostatnio, że chciałbym mieć tego jednego. No, do Predatora się trochę nam podsuwa pomysł. A jeżeli tutaj Shibetoshi Nakamoto, to faktycznie, a uważam, że może mieć powiązanie bardzo blisko z Ilanem oczywiście, ten twórca Doge, no to tym bardziej projekt. Tak, i pamiętajmy jeszcze to jedno. The White Rabbit publikował to oto 13 maja tego miesiąca. Przekaz graficzny. Zobaczmy na tą datę 29-30. Oczywiście nie podkręcając się, że tak powiem, ale to może być jakiś znak Rajoshiego. Ale to jest tylko spekulacja, pamiętajmy. Ale jeżeli coś faktycznie wyjdzie, no to te konto, no. Chociaż każdy może się podszyć i łatwo powiedzieć, że coś tego dnia może być. Już patrząc na kontekst tej systematyczności. Też osobnik CB Doge, bliski twitterowiec z Elonem tego miesiąca. Aspekt O, oczywiście spekulacyjny. A, ta na TikToku, nawet nie wiedziałem, że krąży. Połączenie tych filmików chociażby z AI właśnie pod Childhood's End. Jakby ktoś sobie chciał poczytać więcej na temat spekulacji Bluebird, Childhood's End, bo też jest film na ten temat, nawet na Reddicie był wątek dawno temu, jak nie wiem, 5 lat temu. Linki będą zawarte pod materiałem. No i tak jeszcze kończąc tutaj te właśnie stablecoin, a potencjalnie o, no to Convex Token, to jest ten CVX token. Jeden z większych woletów właśnie KAU. No, $500,000 wartość obecnie w DAI. Zobaczcie, ponad $1,000,000. No i też Shiba Predator KOM, wartość 43. Nie wiem, czy on też posiadał. Tak, ma też Childhood's End. Dość spora liczba, ponad 1 miliard w górę. No i też największy, ten jeden z większych woletów o, także Convex Token. Ten Convex Token ma być spekulacyjnie wykorzystany właśnie pod funkcjonalność tego systemu stablecoin, kontrola stablecoinów przez Childhood's End. No i pamiętajmy, wizja Rajoshi. Gdzie jest Rajoshi najbliżej, wokół których projektów ma tą kontynuację swojej wizji Rajoshiego wykonać. Okej, okay. Jeszcze nie mam tego dużo tutaj. Te niektóre zrzuty. Tak, Linda Yaccarino, ten Twitter, co ono też. Paris Hilton miała znaczniki te w polubieniach. To 11.11, czy to data, czy nie. Ale czy też Paris Hilton już pierwszy raz się pojawia tutaj spekulacyjnie przy ekosystemie, że coś gdzieś coś tweetuje, lubi. No wow, czy takie osobowości są zamieszane? Jak to Olavi, aktywna poszukiwaczka, czy poszukiwacz, doszukuje się różnych spekulacji. Też był temat, że syn Ilona, pierwsza literka jego to jest X, tak? I te matematyczne podejścia XO współrzędnych. Bardzo spekulacyjny temat. Co tu mamy jeszcze więcej? A, te fale Rajoshiego i to zdjęcie ostatnio opublikowane na Twitterze kryptowalut, Bitcoin w szczególności, Ethereum i żaby, nie żaby, no ale też ta fala się tutaj znalazła. Może ktoś więcej wie w takim razie.
To jest to samo, jak się nie mylę. Tak, to było tutaj gwiazdki. A to już chyba mam jeszcze wypowiedzi. Jak się nie mylę, z Telegrama Runi, to jest starsze, ale chciałem je puścić. Taka innowacyjność. To, że za tym stoi Elon Musk, może stoi, ale nigdy się nie ujawni. Ewentualnie powie na przykład, że zainwestował. To ma jakiś sens, ale że ma to być zdecentralizowany projekt, to raczej nikt stricte się nie ujawni. Ale Billy MK, ten, który stworzył Dogecoina, a jest w ścisłym kontakcie z Elonem Muskiem, no powiedział, że znaczy tam napisał komentarz do tego Nintendo You Playing With Power, które zacytowała to You Playing With Power because our blood is infinite. To Sara już dawno powiedziała, nie? Więc no myślę, że patrząc na market cap Shiby, Dogecoina, to mamy kurwa no drogę wybrukowaną do bycia filthy rich, tylko no kwestia po prostu tego, jak długo wytrzymamy. Też chyba jeszcze dwie wypowiedzi, które chciałbym tutaj puścić. Z drugiej strony mówicie, że tam wrzucili ileś tam liquidity, że super dużo, bla bla bla, okej. Okay. Ale tak naprawdę zwróćcie uwagę na to, że wrzucając tyle liquidity, oni mogli mieć mega tak naprawdę już marketing zrobiony w związku z tym, jak wysokie ono jest. I wyjmować środki po prostu w miarę wzrostów, więc myślę, że zarobiliby kurwa naprawdę znacznie więcej niż wrzucili tego liquidity. No nie wiem, wiecie, mam takie dni, że jestem przekonany o tym, że to będzie kurwa sztos i że... Nie wiem, czy to puszczałem, czy nie w takim razie, ale chyba nie, no. To był ten update 17. Okej, okay. I jeszcze w takim razie będę miał... Czy coś tu mam z Qom? Tak, a właśnie, te Qom karty się pojawiły ostatnio. No właśnie, bo ten karty na Qom NFT-ki przekazują, że to Vitalika rzucającego szyby, że one się odnoszą co do właśnie przyszłości Qom. No i tutaj też takie różne, o, ważne postacie są na tych kartach wydawane. To w dniu dzisiejszym chociażby ten Vaynerchuk NFT opublikowany, on tam też miał, no, swoją wizytę. Quantum, tak, Rajosi też oznacza. Tam też niektórzy doszukiwali, że Tsuka, że Quantum Digital to odnosi się do Tsuki. No, każdy doszukuje się swojego, tak. Ale też pamiętajmy, że Handers Dream oznacza znowu Rajosi, więc to jest koło zamykające się. A tu chociażby była odpowiedź tego konta White Rabbit. Mamy najpierw jego zdjęcie, potem jakaś odpowiedź Qom for the future to the past. Ta... No to jest z tej strony ukryty przekaz przez ten dekoder z tego nagrafii. From the future to the past. I boom. The White Rabbit. Kuku on. O, jeszcze Sara miała aktywność w tym miesiącu. Relaxing for the end of the road. A, Bobo, bo ona też o tym Bobo tam miała swój akces na Twitterze, że się pomyliła, nie z tego konta, dała Bobo Forever i chciała napisać o tym. A, że Bobo też jeden z devów kupił Qom. Ale shit is shit. I nie zapominaj o tym, jaki możesz nawet wziąć z tego profit. Sara nie ma nic w ekosystemie. Kałokłam to też już nieraz wspominała jako zwykły użytkownik, ale insiderka. I ekosystem, no, wielu, że tak powiem, rozłoży i ukaże swoją, no, wstyd wśród niektórych. Jaki jest, no, że tak powiem, odwrotnie, mocny, tak? Niedoceniany. A jeżeli jesteś zmęczony, no to czas na relaks i też tak się tutaj w tym aspekcie wypowiadała. Zapomnij shitcoiny, ale można na nich zarobić, ok. Cheat jest dobry dla zabawy, kupuj i sprzedaj, ale będą zapomniane. No tak to jest na rynku kryptowalut. A, i to odnośnik od
odnośnie ostatnich spadków, że bądź ostrożny i nie daj swojego miejsca, że tak powiem, dla SHIB posiadaczy, jak to mieli oni po tych wzrostach, spadkach pierwszych. I to jest ich cały przekaz. Więc ci, co się potencjalnie teraz mogło wyprzedawać, no mogło sporo żałować, ale to jest tylko wyłącznie taki przekaz. A to był jeszcze starszy komunikat co do blockchain, tego fizyka. Qom w testach, wciąż w testach, no czekamy na ten start Qom. To wideo już było. I jeżeli się nie mylę, to w takim razie w moim aspekcie to będzie tyle. Ja zapraszam na Telegram KO Qom. Polskie grupy będą zawarte, kryptospekulacja także. Telegram, no i widzimy się na kolejnym update'zie niedługo. Do usłyszenia, hoj!